chore, tak jako čut-čut. Čut-čut. A tutaj, boky, tak krutej, Siemanko, Piotr Polo-Przywarski, witamy we Lwowie, na Ukrainie. Właśnie opuściliśmy lotnisko. Ja tutaj byłem przekonany, że podbiegnie do mnie masa ludzi oferujących przejazd, ale jednak się myliłem. Zobaczcie, jest kompletnie pusto. Stoją dwa samochody, z czego jeden na polskich blachach, drugi na litwińskich. No nie mam transportu do miasta. Nie mam pojęcia, gdzie się kierować. Idziemy przed siebie. Słuchajcie, miała być taksówka, ale jej nie ma. Nic, idziemy na stopa. Jest godzina 6 rano we Lwowie. Łapiemy stopa z lotniska do miasta. No, chyba w dobrą stronę idziemy, bo to nie było innego wyjazdu. To jest mój towarzysz podróży. Pomachaj. To co? Lecimy z tematem. Nie wziął nas. Przechować kamerę, bo tu nie wiem, jak oni się zachowają. Myślałem, że pójdziemy z Buda. Słuchajcie, mamy autobus jakiś. Stoi tam już z 5 minut, wypatrzyliśmy go. Nie widzę z daleka, jaki to jest numer, jestem ślepy. Na kamerze tak pewnie tego nie będzie widać. Kurwa, uciekł nam autobus. On się odjeżdża, ale ja go tutaj będę łapał. Na rondzie. Aeroport. To lotnisko stare jakieś chyba. Słuchajcie, jesteśmy w autobusie. Podbiegliśmy do autobusu. Wsiedliśmy, ale tu powiedzieliśmy dla pana, że nie mamy pieniędzy drobnych żadnych. To kiwał ten, pokiwał głową, zaśmiał się i mówi: no co, no to trudno, no nie macie, to co wam zrobię? Przecież nie wrzucę was autobusu. Dobra, zobaczymy ile zajedziemy sobie. Pokażę wam tutaj, takie same kasowniki są w tym, w Bułgarii. Się wkłada bilet i się ręcznie kasuje, to nie takie elektroniczne jak u nas. Bajery. Słuchajcie, dojechaliśmy na gapę w autobusie miejskim, nie mieliśmy pieniędzy, żadnych mandatów, idziemy teraz szukać kantoru. Słuchajcie, żyjemy, jesteśmy na rynku, trzeba ukropić, jest niefajnie. To jest zakamuflować. No i co, byliśmy w restauracji na śniadaniu. Restauracja nazywa się Baczewski, to polska restauracja. Ta sama, która znajduje się w Krakowie. Na rynku chyba, ale nie chcę skłamać. I co ciekawego, otwarta jest od godziny 8 rano, ale już są kolejki od samego rana. Jest podawany bufet. Mnóstwo pysznego jedzenia. Warzywa, mięso, co on robi? Warzywa, mięso, napoje, podają kieliszek wina lub kieliszek wódki z rana, jak ktoś ma ochotę. W cenie oczywiście do kawka, herbata. I koszt to 120 hrywien, czyli 15 zł i można przebywać tam 1,5 godziny, czyli według mnie niesamowita cena, bo w Polsce za 15 zł to można kupić kawę w Starbucksie. A my idziemy coś zwiedzać, też pada deszcz. Słuchajcie, z racji, że pogoda jest kiepska, nie dopisuję na robienie jakichś ładnych ujęć,
Ja się tak postaram się coś tam ponagrywać i porobić jakieś ładne zdjęcia, ale niestety nie ma w ogóle słońca, jest delikatny deszczyk i będzie bardzo słabo wyglądało wszystko na nagraniu. Postanowiłem, że pójdę do fryzjera. Zatem pierwsza misja we Lwowie. Piątek, szukamy fryzjera. Pierwszy miał być czynny od 9, jest już po 9. Niestety był zamknięty, nie świeciło się nic. Nie wiem dlaczego. To jest godzina dokładnie 9.34. Wszystko powinno być czynne od 9, 10, więc pół godziny. Może znajdzie się jakiś fryzjer. Mam nadzieję, że mnie ładnie obetną. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, popatrzcie, fryzjer, narysowany grzebień, nożyce, no nic, trzeba zaryzykować, jak tu panie odcinają, tam czy męski, nie jest męski chyba. Jedziemy. Dobry ranku, wjechaliśmy do fryzjera. No cóż, tutaj zostawię sobie torebki. Lecimy. Zatem tak o. Chore, tak jako... Ciut. A tutaj, boki, tak... Krótenko. Ach, pani założyła mi taki tutaj szalik specjalny. Żebym mógł tak później zrobić. O tak. Słuchajcie, wyszedłem, zaraz wam się pokażę. Oficjalnie moja najdłuższa wizyta u fryzjera trwała 45 minut. Tylko i wyłącznie obcinanie. Zazwyczaj chodzę do tej samej fryzjerki, to jest 7 minut, ale wiadomo, ona tam za każdym razem obcina mniej więcej tak samo, więc to jest pach, 7 minut i obcięty. A tutaj 45 minut, powiedziałem pani, żeby obcięła mnie tylko tak tutaj ciut. Na górze i na krótko boki. No pani zmieniała maszynkę z 15 razy, raz taką końcówki. No i obcięła mi pierwszy raz obcięła mi górę. No i ja mówię do niej, że хорошо, że wystarczy. A ona jeszcze. I drugi raz, i trzeci. I sobie myślę, no niby takie pewne cięcia, ale sobie myślę, kurwa, będę musiał zaraz to poprawiać. No bo co ta babeczka by tu robi? Obcinała mnie tak długo, że już myślałem, że będę łysy. Naprawdę. Dobra, pokażę wam efekt końcowy. Nie ma tragedii, nie muszę poprawiać, więc jest okej. Ale musiałem to pani mówić, że to trzeba zrobić. Pani wydawała się bardzo pewna, ale jakby lekko speszona tym wszystkim, że mnie obcina, że nagrywam w ogóle. Ale misja zaliczona, ja jestem obcięty, lecimy dalej zwiedzać. На слезах и в муках родилась душа, где царица сожгла сечь, там, где Сталин внушал, что мы не нация, что мы рабы империи. И как бы нас не били, оставался те, кто верил. Наступит день, и мы поднимемся с колен, как прежде. Сходишь на торгу, он тут продает памятки, где можно купить право езды Анджея Дуды, ведь почему я камера. Анджей Дуда, кто еще есть? Тут есть только Анджей Дуда. На другом месте. Порошенко. Петро Порошенко.
O, tutaj to jest. Putin z kutasem. Inne ciekawe rzeczy, chciałem się zrobić zdjęcie z telefonem. 10 hrywien, tak, to ja znam, a, po 10 hrywien? Tak, 2 zł. A papier po ile? 20 hrywien. 20 hrywien. Chciałem się zrobić Andrzej. Zaraz walię. Andrzej Duda i gdzie to jest ten Putin? Jest Putin z kutasem. Dobra, i teraz to trzeba będzie kupić papier jeszcze. Papier, papier kosztuje, pan to mówi 20 hrywien, 4 złote. A legitymacja kosztuje 2 złote. To jakieś inne pierdoły, że to będziemy musieli wrócić i dokonać zakupu. Jest nieźle. No dobra, jestem Pietia, to jest Witalii, to gramy. Zaproponował mi kamień, papier, nożyce do trzech. Jak wygram, to ten. To daj mi kacu do wiki, żeby dzwonić do gościa. Dobra, lecimy. A, wiem. Dobra, lamy. Raz, dwa, trzy. 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 Dwa, jeden, nie trzy, jeden? Dawaj Wi-Fi mordą! Wygrałem. Takie by jeszcze nie było. Okay. Gościu, to nie z takim... Na złego gościa trafiłeś. Który to jest? Banka. Banka. Tak. 28. 28. 08. 08. 20. I 14. Jak sobie zejdziecie do... Do gościa? Do gościa. Dochodźcie potem do nas. Mamy, spoko. Macie jedzenie? Mamy jedzenie, mamy jako bankę lunch, czyli no, za niską cenę. A można wygrać całe. Ale mamy taką sobliwość, że wszystko mamy swoje. Dobra. Bo mama jest dobra. Ale ja nie piję. Co? Słuchajcie, szliśmy sobie do... Nie wiem, w sumie gdzie my szliśmy, gdzieś tu na mapie. Na jakiś skwer, ale zobaczyliśmy lodowisko i w sumie czemu by nie skorzystać, jesteśmy na takim wyjeździe bardzo luźnym, tym bardziej, że tu pogoda do zdjęć nie dopisuje, także co, czemu nie, a tam to sprzedają, marmuszki, nie wiem co to jest, idziemy na lodowisko, ciekawe czy nas tu wpuszczą, trzeba mieć swoje łyżwy, czy można wynająć, bo jak można wynająć to... Polecimy z tematem. Będzie niezły materiał. Chodzimy próbować wypożyczyć sobie łyżwy. Nie wiem, czy to można. O jest, można. To jest napisane, co można, co nie można. No i co? Kurczę, będzie mega klimacie. Weźmiemy tę kamerę, ponagrywamy parę ujęć. Jaki to jest rozmiar? 44. Okay. Słuchajcie, wynajmujemy łyżwy, w ogóle jest mega faza. Na rynku w Lwowie 70. 40. Słuchajcie, 70, a to później musimy chyba oddać, tak? Przy oddaniu łyżw, no. Dziękuję. I to później to. Jak oddam. Tak. Dziękuję. Słuchajcie, no i zapłaciliśmy po 70 hrywien, to jest jakieś 9 zł za łyżwy, nie wiem ile mamy czasu, ale pewnie sporo. Słuchajcie, pewnie będzie zajebista zabawa, bo tutaj na tym to wszystko polega, żeby było spoko i fajnie spędzić sobie czas, nie ma co się zamulać, nie chce mi się dzisiaj nie chodzić po jakiś w wielkich atrakcjach. Co? No i lecimy na łyżwy.
słuchajcie, polecam wszystkim od serca, bez kitu, aby korzystać na wyjazdach z wszystkich możliwych atrakcji, a nie tylko i wyłącznie zamulać się na zwiedzaniu, bo to nie razem to polega, żeby chodzić od punktu turystycznego do punktu turystycznego. Korzystajcie ze wszystkich możliwych atrakcji dla miejscowych, tak jak tu w tym przypadku. Wow! Tak jak tutaj w tym przypadku śmigamy sobie na łyżwach, jest zajebiście. No i co? Ogień. Weź nagraj jak jedno trika, trzymaj. Czy nie? Jeszcze teraz patrzcie, pyk. Tak się jeździ.